Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie Łubudubów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. I już wiem, czego byście Państwo chcieli. Chcecie krwi posła Franciszka Sterczewskiego. Tak, proszę Państwa, wiem co się wydarzyło. Poseł Franciszek Sterczewski prowadził pojazd kołowy, taki rower, można powiedzieć, damkę, pod wpływem alkoholu. Ale ja, proszę Państwa, sobie pomyślałem tak, nie po to mam taki program swój własny, autorski, żeby się znęcać nad ludźmi, którym się powinęła raz noga. Technicznie posłowi Sterczewskiemu dwa razy się powinęła noga. Raz jak upadł pod granicą z siatką z Ikei i teraz jak prowadził rower damkę. Ale jeszcze nieważne. Nie po to mam taki program, żeby się znęcać nad ludźmi, którym się po prostu powinęła. Każdy popełnia błędy. A potem obejrzałem, proszę Państwa, nagranie, które znalazło się z tego zatrzymania posła Sterczewskiego w sieci i pomyślałem sobie tak, dokładnie po to mam program, żeby się znęcać nad posłem Sterczewskim. No niestety. Zobaczmy, proszę Państwa, przynajmniej kilka fragmentów z tego niesłychanego wydarzenia. Wydawałem się do kolei. Wzmocnąłem 0,8 cm. Ja dziękuję. Nie, dziękuję. Proszę dmuchnąć. Wypleje pan tę gumę i dmuchnie. Dobrze, ale spadać część już panu mogę, nie jest to niewykluczone. Jeżeli wyjdzie coś, to spochodzę z tego odpowiednią notatkę. No dobrze, tylko że... Mocno dmuchnę, to właśnie paru centymetrów. Dobrze, mogę, możemy się mówić, że mogę pójść pieszo do... Chcę sobie spojrzeć. Ludzi mi się w... Nie mam tu w stanie, mam potwierdzenie swojej teorii, to jest pan pod którą mam powód. Państwo nie zagadujecie, nie podejmujecie tematu, no to co? Nie mam o czym z panem rozmawiać. No dobrze, więc dlatego bardziej interesują mnie śpiewy ptaków, które są ciekawe w tej sytuacji. Żeby słuchać śpiewu ptaków, nie trzeba chodzić po chodniku i pojeździć. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Aj, proszę Państwa, ale to każdy właściwie, to jest słuchanie śpiewu ptaków, Państwo mnie nie zagadujecie. To moim zdaniem wszystko tutaj powinno się znaleźć niedługo w tym samplerze i na pewno się znajdzie. Nudzi mi się w... Tak to jest, proszę Państwa. Natomiast ja mam taką refleksję, że mówiłem ostatnio w Specjalistach od Wszystkiego, że obawiam się o los polskiego parlamentaryzmu, bo przyjdą nowi technokraci. Poseł Sterczewski był takim właśnie posłem, prawda, że to nie są już ci baroni SLD z cygarem trzęsący jakimś regionem, któremu ludzie się kłaniają. Oni tacy otyli, prawda, gdzieś w Mercedesach. Nie, to jest taki zwykły chłopak, proszę Państwa. Przyszedł do tego Sejmu w trampkach, bo po prostu chce załatwić jedną sprawę. Ale co? Policja go zatrzymała i wracają dobre tradycje polskiego parlamentaryzmu, proszę Państwa. Posła? Alkomatem nie, dziękuję. To jest mój rumak, ja nim będę jechał albo pójdę pieszo, a to jest moja legitymacja. Tak jest, proszę Państwa, wszystko w takich sytuacjach z ludzi wychodzi. Ja tylko jeszcze byłem niezwykle... Trochę niesprawiedliwe było to, mam wrażenie, że poseł Sterczewski nie wiedział, że jest nagrywany, dlatego zachowywał się naturalnie. Natomiast pan policjant ewidentnie, myślę, że czuł, że mogą obejrzeć miliony to nagranie. Dlatego na przykład powiedział, potwierdziła się moja teoria, jest pan pod wpływem alkoholu. O! Ktoś tutaj ma ambicje jakieś detektywistyczne, mam wrażenie, przynajmniej ten policjant. Jak pan do tego doszedł? Panie poruczniku, panie aspirancie, cokolwiek. Jak pan do tego doszedł, że ten mężczyzna był pod wpływem alkoholu? Były przesłanki. Czuć było od niego alkohol. Poza tym przez 10 minut powiedział 3 razy do mnie, że mnie bardzo szanuje. Wszystko przebiega zgodnie z moim planem. Jestem bezwzględnie
inteligentny. Potwierdziła się, proszę państwa, wszystkich nasza teoria na temat posła Sterczewskiego. Niestety, straciliśmy wielką nadzieję polskiej polityki. No ale nieważne, może się odbuduje, prawda? Natomiast były, proszę państwa, sygnały wcześniej, w przeszłości posła Sterczewskiego, że coś takiego może się wydarzyć. Kiedyś na przykład napisał takiego tweeta, czy tam post na Facebooku o tym, jak wygląda jego idealna niedziela. Zobaczmy. I tutaj widzimy pana w kajaczku, co sobie wali browarka i jeszcze ma dziecko pod swoją, czy tam małoletniego, prawda, pod swoją opieką. I takiej właśnie niedzieli wszystkim wam życzę. Ahoj, mówi poseł Sterczewski. Dziękuję za materiał. Teraz to sobie myślę, że poseł Sterczewski może był pierwowzorem tej takiej reklamy dosyć zabawnej, która leci w polskiej telewizji, prawda? Niedziela, kajaczek, rowerek, opieka nad małoletnim, łomżunia, prawda? I wiadomo. Budka, jak budka smakuje jednakowo, czyli wspaniale, no. No właśnie, ale proszę państwa, poseł Sterczewski, wszyscy go chwalą teraz, bo on przeprosił, pewnie tam się podda karze. Też, jak już są nagrania, jak już człowiek się skompromitował i wtedy oni mówią, ale przeprosił już po tym wszystkim. No trzeba było się chyba wcześniej trochę, tak mi się wydaje przynajmniej. Kiedyś, a propos przeszłości posła Sterczewskiego, kiedyś proszę państwa, bo jest to, on jest członkiem chyba zespołu, czy nawet komisji do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, proszę państwa, w polskim parlamencie, więc to też jest ważna postać. I proszę państwa, alkohol, prowadzenie po alkoholu, okropna to jest rzecz. Tak przynajmniej mówi w 2021 roku do jakiegoś tam człowieka. Zobacz, chyba Artura Zawiszy, zobaczmy. Czy to pisze eksposeł PiS i kierowca, co jeździł po pijaku, a innym razem jadąc bez uprawnień potrącił rowerzystę? Czy przez sądem też pan cytował filozofów? Chyba warto by pan poczytał inne lektury, na przykład Prawo o ruchu drogowym lub chodził pieszo dla dobra swojego i innych. Dziękuję bardzo za materiał. To nie jest śmieszne, proszę pana! No nie jest śmieszne, ale proszę państwa, zostawmy posła Sterczewskiego, poznęcaliśmy się. Ważne, żebyśmy pamiętali o jednej ważnej rzeczy. Otóż Czesław Michniewicz, trener polskiej reprezentacji, twórca sukcesu polskiej piłki, nie ma nic wspólnego z tą sprawą, ponieważ jest czysty jak łza, o czym przypomina nam Zbigniew Boniek. Zobaczmy. Pan Czesław jest osobą absolutnie czystą. Nie ma w stosunku do niego żadnych przeciwwskazań, by był trenerem. Nie ma żadnych oskarżeń. Był jak wiele innych przesłuchiwany jako świadek w sprawie wszystkim znanym. Temat dla prokuratury jest zakończony. Czyli proponowałbym, żebyśmy więcej do tego tematu nie powracali, bo nie ma absolutnie żadnej potrzeby. Oj, proszę państwa, jak mi się podoba to środowisko piłkarskie w Polsce. Wszyscy Zibi, Czesiu, wszyscy ze sobą tak po prostu jak za pan brat. I im się wydaje, że mogą po prostu wyjść do dziennikarzy. Znaczy do dziennikarzy niektórych mogą, sportowych szczególnie, prawda? Mogą oczywiście. I powiedzieć, panowie, Czesio jest czysty, Czesio jest naszym kolegą. I o Czesia my bardzo państwa prosimy, żebyście już nie pytali. Bo po prostu to jest ten. A propos, proszę państwa, obrony nas i naszych kolegów. Pamiętacie państwo, wczoraj przeczytałem państwu fragment, jak Jacek Żakowski, który nie zdążył przeczytać artykułu WP o tym, jak Tomasz Lis prześladował swoich współpracowników i ich mobował i tak dalej, mówił, że tę sprawę wiadomo, proszę państwa. Tą sprawę z posłem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. Odsuniemy na kiedyś. Albo, jak powiedział Jacek Żakowski, może na nie wiadomo kiedy. No i rzeczywiście, proszę państwa, nie wiadomo kiedy, bo nie wiadomo kiedy Tomasz Lis zjawi się znowu w pięknym studiu Radia Tok FM. Zobaczmy. Tomasz Lis przestaje być komentatorem. Stacja potwierdza. Tak jest, proszę państwa, już nie będzie zapraszany. No jednak, dziękuję za materiał, no jednak, proszę państwa, arystokracja dziennikarska musiała ulec mamonie, proszę państwa, i naporom młodych pokoleń lewaków, które mówią, że jednak mobbing nie przejdzie i jednak trudna czy nie trudna, genialna czy nie genialna, jak ktoś wysywa ludzi od pedałów, prawda, to jednak to jest trochę za dużo. No i nie będzie to. Ale proszę państwa, na sam koniec taka niespodzianka od Marianny Schreiber. Pamiętacie, Marianna Schreiber spotykała się z Ryszardem Petru, mówili, że mają wspólne pomysły na gospodarkę, że chcą taką partię liberalną raczej tworzyć, czy Mariana Schreibera, Ryszard Petru takiej w sumie przyklasnął i tak mówi, że to dobrze. To się, proszę państwa, zmienia. Zobaczmy.
czy liberalizm. Wiele osób mnie o to pyta. Jako liderkę partii Mam Dość 2023. Po wielu rozmowach z obywatelami, po tym, gdy mówili mi, co czują, czego potrzebują i jakie są ich oczekiwania, właśnie ich potrzeby, wiem jedno. Partia Mam Dość 2023 jest partią socjalistyczną. Uważamy, że każdy człowiek jest równy wobec prawa. I każdy człowiek ma prawo korzystać z dóbr Rzeczpospolitej Polskiej. Uważam, że nikt inny jak państwo nie posiada takich instrumentów do tego, by móc zadbać o dobro każdego obywatela. Socjalizm jest po prostu bliżej człowieka, a liberalizm pozostawia człowieka samego sobie. A już, proszę Państwa, niestety musimy już kończyć, ale jutro też się zobaczymy, proszę Państwa. Do zobaczenia. Trzymajcie.